Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny październikowy dzień! Wita Was Olga z Wielkiego Buka! Czy zastanawialiście się kiedyś, co by było gdyby? Gdyby na przykład Adolf Hitler dostał się na Akademię Sztuk Pięknych? Gdyby spełnił swoje marzenie, został artystą, to czy snułby swój sen o tysiącletniej Rzeszy? Taka historia alternatywna kusi wyobraźnię, bo wystarczy jedna zmienna, jeden nowy trop, tak jak w doskonałym kryminale historycznym, który recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Skarpa Warszawska, do którego link znajdziecie poniżej. Zapraszam na intrygujący trzeci front Filipa Molendy. Rok 1939, Warszawa, początek II wojny światowej. Ale tym razem pakt Ribbentrop-Mołotow nie dochodzi do skutku, Anglicy i Francuzi od razu ruszają nam z odsieczą, a Sowieci nie przekraczają naszej granicy. W takiej rzeczywistości porucznik Ministerstwa Propagandy, niejaki Karol Krupski, podejmuje śledztwa w sprawie zaginięcia swojego przyjaciela i współpracownika Piotra Malanowskiego. Śledztwo zagęszcza się tutaj niemal od razu, a wszelkie tropy prowadzą w co najmniej zaskakujących kierunkach. Czy Krupskiemu uda się rozwiązać zagadkę, zanim tryby wojny rozkręcą się w pełni? Uwielbiam kryminały, szczególnie te z nutą historyczną i w polskim wydaniu, ale pewnie zastanawiacie się, co też wyróżnia Trzeci Front na tle wszystkich innych kryminałów. Historia alternatywna. Kiedy mówię o historii alternatywnej, to zazwyczaj w głowie pojawiają mi się takie zupełnie nierealne scenariusze, natomiast u Filipa Molendy te wydarzenia są jak najbardziej możliwe, a scenariusze jak najbardziej wykonalne i realistyczne. Życie towarzyskie. I to jest chyba moja najulubieńsza i najlepsza strona tej powieści. Warszawa jest tutaj miejscem towarzyskich spotkań, schadzek, wieczorków i sama wojna jest też tłem dla pełnych wigoru mieszkańców, którzy po prostu wyciskają z tego życia ile się da i ile mogą. Zagadka. Oczywiście nie ma kryminału bez porządnej zagadki i bez śledztwa, a zaginięcie Piotra Malanowskiego to prawdziwa gratka dla wszystkich fanów porządnej kryminalnej intrygi. Trzeci front wciąga diabelsko. Filip Molenda rewelacyjnie wyważył ten aspekt historyczny, ten alternatywny, z kryminalną intrygą i do tego dorzucił szczyptę tego męskiego humoru, który tutaj urzeka jak dawno. Zostałam wielką fanką ciotki Klotyldy, która do tego życia w tym wiecznym zagrożeniu dodała takiego przezabawnego smaczku. Jej postać rozładowuje napięcie właśnie wtedy, kiedy jest to najbardziej potrzebne. Ja wiem, że sam koncept tej historii alternatywnej mógłby odrzucać, ale obiecuję Wam, że tutaj jest jedynie rewelacyjnym dopełnieniem kryminalnej intrygi i tak wprowadza taki element oczekiwania, no bo co wydarzy się za chwilę? Tym razem niby wszystko jest możliwe, ale pomimo tych zmian, no wojna pozostaje wojną i czujemy, że za chwilę rozpęta się prawdziwe piekło. Uwielbiam nietypowe kryminały, a właśnie dzięki tym subtelnym historycznym zmianom Trzeci Front taki jest. Nie znajdziemy tutaj nic thrillera, brak tutaj sekt, masek, jakiejś makabry i takiej tajemnicy i sekretów. Tutaj jest przede wszystkim wojna, tutaj jest kryminał z krwi i kości i prawdziwe zbrodnie. Trzeci front wciągnie nie tylko koneser w gatunku, bo jest to prześwietny, rewelacyjny kryminał historyczny. Ogromnie Wam polecam. Mam taką małą nadzieję, że zaintrygowałam Was na tyle, że z chęcią zawalczycie o Trzeci Front Filipa Molendy. Wydawnictwo Skarpa Warszawska przygotowała dla Was aż dwa dodatkowe egzemplarze konkursowe, a jedyne co Wy musicie zrobić, to dać znać w komentarzu pod tym filmikiem, że chcielibyście poznać alternatywny początek wojny. Konkurs trwa do 6 listopada do północy, a na dniach wylosuje dwoje zwycięzców. I to wszystko na dziś. Za ten rewelacyjny kryminał historyczny raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Skarpa Warszawska, a Wy kochani pamiętajcie, żeby koniecznie zajrzeć dzisiaj też na bloga Wielkiego Buka, bo tam czeka na Was dłuższa recenzja. I pamiętajcie też, że znajdziecie mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Jeśli podobał Wam się ten filmik, nie zapomnijcie dać łapek w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!